Cześć, z tej strony Scarlett, witam na kanale Scarlett i zapraszam Was na kolejny odcinek Sky. A dzisiaj będziemy się dosyć mocno bawić, ponieważ postanowiłam, ogólnie nagrywam odcinek po odcinku, to raz, ale dwa, postanowiłam zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłam, nigdy nie miałam takiego osiągnięcia. I ono jest trochę głupie, ale chcę je stworzyć, wykonać, załatwić i ogarnąć. Otóż mamy zimową fiestę i przybył do nas pan Mikołaj i chciałabym tego pana Mikołaja zapoznać bliżej. Żeby Kaja go bliżej zapoznała, więc lecimy. Zosi, jaram takimi głupimi rzeczami. Nie, ale naprawdę nigdy tego nie robiłam. Więc robimy sobie, moja droga, flirciarskie zapoznanie, urocze zapoznanie, bardzo proszę. No, zapoznaj się uroczo. Pięknie, pięknie, pięknie. I co, nic z tego? O, jest, flirciarski, bardzo dobrze, słodka gadka. Kaja, ogarniamy. Poderwij Mikołaja. Nigdy. Po prostu chyba nigdy. Chociaż może gdzieś... może gdzieś w jakimś first looku próbowałam to zrobić i być może mi się udało. To nie chcę mówić znowu na 100%, że nigdy, ale nie pamiętam takiej sytuacji. Oczywiście na start proszę Was o komentarze i łapki. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli nie subskrybujecie, to jest mega ważne. Zostawcie jakikolwiek komentarz, może być cokolwiek napisane, nie wiem, do jakieś dwa wyrazy, w sensie dosłownie nawet dwa wyrazy. Byleby nie sama emotikonka, byleby nie pojedynczy wyraz. A, i czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć na start? Nie wiem, chyba nie, chyba to jest wszystko. Na Discorda Was zapraszam do wspierania kanału, jeżeli chcecie dostawać dodatkowe informacje na temat serii. O matko boska, Kaja. O, jaki taniec przed Mikołajem. Pięknie. Także ja bardzo chcę... Ja bardzo chcę mieć zaliczonego pana Mikołaja. Odważna gadka na podryw. On ma jakąś Mikołajową, czy nie? Chyba nie ma. Z tego, co kojarzę. Po całej podjemiołą. Ale wiecie, co jest najgorsze? Mnie najbardziej przeraża to, że oni naprawdę są tacy prości ci simowie, jeśli chodzi o te interakcje. Że to jest ładnie w nocy. Naprawdę prości, prosto jest i wszystkich tutaj poflirtować z nimi i zrobić z czegoś coś więcej. Bardzo proszę, romantyczny pierwszy pocałunek, Kaja. Muszę mieć to osiągnięcie u ciebie. Oj, muszę. I z romantycznych, bardzo proszę. Dobra, gorąca pogawędka jest. Z romantycznych, bardzo proszę. W sumie ta interakcja z tym Barabara jest super o tyle teraz, że no nie trzeba się męczyć. Czasami niekoniecznie chciałam się męczyć z tym, żeby oni mieli relacje romantyczne, żeby coś z tego wyszło więcej. Więc cieszę się, że już nie muszę. I się po prostu z automatu na to zgadzają. Ale lecimy. Mały kogut już jest w pełni dorosły, a Kaja... Cóż, Kaja jak to Kaja... Barabara z Mikołajem. Jeszcze brakuje mi tutaj chyba kostuchy, więc wypadałoby coś zrobić, żeby jeszcze kostucha tutaj była. Czy ja miałam Wam coś powiedzieć odnośnie serii? Nie, chyba nie. Na razie nas nie stać, żeby rachunki opłacić, ale idziemy jutro do pracy. Więc powinniśmy już móc zapłacić rachunki, bo na razie prądu tutaj nie mamy. Ach, jest. Pełna satysfakcja. Podniecający przekomarzanki. A nie ma żadnej informacji o osiągnięciu? Serio? Nic? O matko, ja myślałam, że coś z tego będzie. Wiecie, jakaś informacja, że brawo, udało ci. A tu nic. A co za taki radosny? Klemensie Szronie. Jakoś tak, nie wiem. Porozmawiaj z Simiem o imieniu Clemens. Co ty, Clemens, jeszcze od nas chcesz? Okej. Trochę flircików z Clemensem. Śmiej się szczerze i głośno. Okej, weź sobie Kaja kąpiel z bąbelkami. Kaja zidentyfikowała rybę od Clemensa Szrona. On już poszedł? Już poszedł. No, taki trochę Mikołaj jak z filmów plus 18 bym powiedziała. Ale cóż, niech będzie. Myślałam, że dostanę jakieś osiągnięcie z tego, ale nie dostałam nic, więc tak szczerze powiedziawszy, to tak dupa. No ale dobrze. Nie bierzemy tego oczywiście w kontekście jakimś takim fabularnym, że to będzie mieć jakieś istotne znaczenie w naszej serii. To raczej ja chciałam z ciekawości zrobić. Ale wyszło jak zwykle.
Nic specjalnego. Kaja, co ty tutaj jeszcze masz? Chyba za bardzo nic więcej. Głód tylko musisz sobie zaspokoić, a że nie mamy teraz prądu, to możesz zrobić sobie tylko i wyłącznie sałatkę, ale też może być. Zaraz wypada napisać książkę Kaja i Mikołaj oraz Powrót do Eksa. Oscar Ad Wilson. Hej Kaja, myślę, że ja i Leslie Mynch powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślisz, że dobrze by było się z nią spotkać? Nikt na pewno nie życzy ci źle, jestem za. Mówią o tej osobie tyle dobrego, że może to prawda. Generalnie czemu nie, ale nie tym razem. O, zróbmy tak. W sumie ona chyba dostaje te informacje dlatego, że... Szalony list. Ten szalony list to jakiś żart, prawda? Kaja jest prawie pewna, że stała się celem internetowego dowcipnisia, ale w żaden sposób nie może tego sprawdzić. Jeśli Kaja publikuje list, to będzie najsłynniejszy ze wszystkich jej dotychczasowych felietonów. Ewentualnie Kaja może to po prostu zignorować na wszelki wypadek. Opublikuj list. Brązowa kura myśli o odejściu z powodu niedostatecznej opieki. Może jednak zostać pod warunkiem, że rodzina zapewni powodzenie. No, dobrze. Pogorszenie oceny? Średnie Kaja odpowiada anonimowej celebryce, która zakochała się we własnej dublerce, ale czytelnicy nie wierzą, że list jest prawdziwy. Co gorsza, teraz zaczynają być przekonani, że wszystkie listy, które publikuje Kaja, są spreparowane. Serio? Ale głupio. Myślałam, że coś z tego ciekawego wyniknie, a tak to tylko praca nam się pogorszyła. Firma wodociągowa Alto odcięła dopływ wody do twojego domu. Zapłać rachunki, aby przywrócić dopływ wody. Zapłacę, jak tylko wrócę z pracy. Mam nadzieję, że awans dostaniemy. Adam Piskosz. Nie uwierzysz, ale Yumiko Ishikiwa jest przyurocza, szaleje za nią. To bardzo dobrze. Flirciarska? Mów mi Kupidyn? Spiknięcie simów. Zaraz wszystko naprawimy. Awans. Kaja awansowała i teraz będzie pracować jako stała współpracowniczka. Zrobimy sobie książkę na pewno o Mikołaju i książkę na pewno o Haru zaraz napiszemy. Ale lecimy sobie opłacić rachunki. Nie mamy żadnych nowych jajek. Tutaj jest jedno jajko z możliwością wyklucia, ale wiem, że reszta kurek chyba niedługo od nas odejdzie. Nam trochę brakuje zabawy, ale ja bym chciała, żeby Kaja napisała książkę, tak jak wam mówiłam, więc lecimy sobie tutaj do napisz. Książkę z gatunku, scenariusz, poezja, literatura, faktu, krótkie opowiadanie, humorystyczna, fantazy, fantastyka naukowa. Warto byłoby, żeby Kaja była flirciarska, więc żeby wprawić ją w taki nastrój, bo chciałam, żeby to były flirciarskie książki, nie? To musimy sobie wejść, myślę, tutaj gdzieś. O, czekajcie, to było tutaj. I wysłać flirciarskie SMS-y jakieś. Wyślij radosnego SMS-a? Nie ma flirciarskiego? Wyślij SMS, zaproś do spędzenia czasu, wyślij radosnego. Ej, to nie, to ja nie chcę. To czekaj, Kaja, weź sobie gorący prysznic w takim razie. Może to spowoduje u ciebie flirciarski nastrój. Skorzystaj. Jest, pięknie. O to mi chodzi właśnie, żeby ona miała flirciarski, bo ja chcę napisać właśnie flirciarską książkę, więc lecimy z napisz. Romans. I lecimy tutaj. Gorąca miłość. Nie, robimy gorący powrót Kai do Haru. Chociaż nie, bo wtedy to się jego ex dowie o tym. Ale dobra, może tak być. Gorący powrót Kai do Haru będziesz pisać. No trudno, ex się dowie, czy ex, to w sumie nie jest jego ex, ale jego narzeczony się może o tym dowiedzieć. Sergio słabnie. Trudno, Sergio, słabniej sobie. Pisz, Kaja. Wyślemy to potem wydawcy. A potem będzie problem, że no, że Kaja sprzedała ich romans. Czy coś w tym stylu. Na pewno w złe to nie pójdzie. To jest w sensie w złe dla Kai, bo zarobi na tym. A w ten sposób może się trochę odkuje. Finansowo. A jeszcze powinna być humorystyczna Kaja i Mikołaj, ale zobaczymy. Dobra, jedna napisana. To ja cię proszę jeszcze, Kaja, napisz książkę z gatunku. Książka motywująca, krótkie opowiadanie, humorystyczna. To jest na pewno humorystyczne. Kaja i Mikołaj. Dziewiąty poziom umiejętności literackich, super. Obniżyłam szybkość zdobywania tych... Kto to do nas przyszedł? Pochwal wygląd, Kaja. Oskar wpadł. Czemu on ma takie buty?
Oskar, co ty masz na sobie? Ja nie kojarzę, żebyś ty miał takie ubranie. Legranam ciebie podrzuciła. Więc dobrze. Co ty tutaj masz? Zachowuj się przyjaźń. Ostudzony zapał, nieudane romansowanie z nieprzystępnym Simem. A, bo on jest nieprzystępny, zapomniała. Zachowuj się przyjaźnie wobec Oskara. No dobrze. Ukrócił twoje zachowanie. Wiesz co, może go nie obmacuj. Może to zostawimy tak. Ty sprzedaj wydawcy. Gorący powrót Kai do Haru. To jest nie z tego świata. Teraz każdego dnia Kaja będzie otrzymywać pewną sumę z tytułu Tantie. Trochę dziwnie wam powiem. Kaja, weź sobie, wyrzuć zepsute jedzenie klasycznie i... Gdzie ty masz? Nie masz? Dobra, to podaj sobie kolację jakąś. Moi drodzy, jak wiecie, Kaja wydała książkę, która już jest opublikowana. I niestety, albo i też stety, musimy tutaj odwiedzić naszą rodzinę, w której znajduje się Manuel oraz Haru, ponieważ Manuel... No głupi nie jest. Zresztą jak dostaję książkę tam o powrocie Kai i Haru, to trochę się domyślił, co to może oznaczać. A chłop wie, że Kaja to jednak mąciwoda jest, więc Haru, chodź tutaj, podejdź. Powiedzmy, że wróciłeś z pracy i będziesz zaskoczony. Poproś o pomoc przy sprzątaniu? Nie. Wróciłeś z pracy i będziesz zaskoczony, kiedy twój facet z romantycznych... Staraj się o dziecko w śmietniku, pochwal wygląd, pogładź, spróbuj uwieść, trzymaj, wyznaj nieprzymijającą. O, zadaj mu ryzykowne pytanie. Chodź, Manuel, zadaj mu ryzykowne pytanie. Haru, sorry, ale co ty robisz? O co chodzi? Czy ty zostawiłeś bokserki wczoraj u Kai, te w serca? I o co chodzi z tym powrotem? Nieprzyjemna rozmowa. Ale że nieprzyjemna, to ja nie wiem. Czemu? Postaraj się o dziecko? Nie. Wyznaj mu nieprzyjmującą miłość. Że nie wiesz, co się stało. Zawstydzony! Oto, ej, ale to się fajnie ogarnia. W sensie, że ten nie chce, bo wie, że coś tam zaszło większego. Co ty tutaj masz? Flirtuj z Simem o imieniu Haru, ukryj się przed wszystkimi. O matko. Ale to tak trochę aż za bardzo. Ukryj się przed wszystkimi. Ty też się ukryj przed wszystkimi. Jezu, to ja jak oglądam koncerty na Fame MMA, zdecydowanie chowam się pod kołdrą, jestem przerażona. Ty masz tutaj flirtuj. W sensie ja bym chciała, żeby oni porozmawiali, ale coś mi tak jakoś to nie idzie, więc nie wiem, ja może jestem jakimś nieogarem. Czekaj, spróbuj. Z romantycznych po całej okaż czułość flirtuj. Spróbuj. Że Haru coś jakby doszło do mnie. Obściskuj się. Okej. Dobra. Ty mu szepcz słówka. Przeproś, idealnie, przeproś za ten wypad. O, za tę książkę może. To może to będzie lepsze. Za tę książkę będzie lepsze. Przeproszenie, okaż czułość, szepcz, postaraj się, dziecko, spójrz głęboko w oczy. Nie ma tutaj tej interakcji, o której ja myślę, że powinna tutaj być. O co chodzi? Bo powinno być coś takiego, nakłoń do... Poproś o masaż. Do zerwania z Simką o imieniu Kaja. Ale ona nie jest w sumie jego żoną, więc może tutaj nie ma czegoś takiego. Pocałuj go. Walcz, Manuel!
bo Haru chciał cię zostawić przez chwilę i powrócić do swojej ex. A to tak być nie może, pocałuj go w szyję. Z romantycznych... Postaraj się o dziecko, pocałuj, pogładź po policzku, wręcz romantyczny, postaraj się o dziecko, nie chcę starać się o dziecko, nie. Wręcz mu róże. Pięknie, o właśnie tak, a ty mu powiedz, że ty chcesz z nim być. Tak, bardzo. Okaż czułość, spróbuj pocałować, postaraj się o dziecko. Czekajcie, a gdzie jest ich? Poleć miejsce do spędzania czasu? Bar, klub nocny? Wyraź zwątpienie, popisuj się zwierzakiem, entuzjazmuj się. To jest noc szaleństw w końcu, nie? Pochwal, obejmij, opowiedz mu dramatyczną historię o tym, że przez chwilę miałeś zawahanie. I że go zdradziłeś. Chociaż w sumie go przeprosiłeś, ale jednak wiesz. Możesz to zrobić. Gdzie to było? Pochwal strój, opowiedz dramatyczną historię. Właśnie tak. Jezu, on jest na klopie. To jest typowe, stare, dobre małżeństwo. I bardzo proszę, z romantycznych bara pod prysznicem. Lecimy z tym. W końcu noc szaleństw. Pięknie. I tak ma być, a nie... Ej, jakaś tam Kaja, nie? Chłopcy? Kto by się tam Kają przejmował? Chociaż Haru, ja bym mu nie wybaczyła. Ale... Powiedzmy, że miał chwilowe zaciemnienie. Wyciągnie świeczki i służ romantyczny nazwą. Manuel? Figlować po raz pierwszy? To on jeszcze nic? Ojoj! Ale dobrze, pogodzili się. Powiedzmy, że Haru obiecał, że zerwie z Kają. Co to za kapciochy? Muszę ogarnąć te kapciochy. Bardzo ładnie. I ja tutaj proszę, ty zadzwoń do Kai. Kaja Snow zaraz tutaj będzie. Chodź, Kaja, chodź. Czekamy na ciebie. I proszę bardzo, zrób z podłych... Wykrzycz, nie, kłóć się, oczerniaj. To jest chyba w przyjaznych. I chyba w przyjaznych jest. Poproś o pozostanie przyjaciółmi. Tak ci się szybko zmieniło. Kaja znowu jest zraniona i lecimy do zarządzania światami, bo jak mówię, jest noc szaleństw, moi drodzy. I to będą nie jedyne szaleństwa, które zrobimy sobie w rozgrywce. Ponieważ teraz wędrujemy do kolejnej rodziny, którą pewnie kojarzycie. Ja wam jeszcze oficjalnie nie przedstawiłam żony Oskara, więc wejdziemy sobie tutaj. I tu. I teraz wam pokażę oficjalnie, jak wygląda żona Oscara Adwilsona, czyli matka Jerego. A matka Jerego prezentuje się, moi drodzy, tak. To jest jej strój zimowy, a w stroju codziennym taka oto. Ona mi kogoś przypomina, tylko nie mogę skojarzyć sobie kogo. I robiliśmy ją... Czemu sportowym nie masz bluzki? Weź ty sobie jakąś właśnie, o. Robiliśmy ją na live'ie. A jakiś CC chyba pousuwałam, bo ona coś jest taka nieubrana. Czy inaczej, odwiedzamy ich teraz. I pewnie sobie myślicie, co tam mogło się podziać, co w ogóle ja planuję. Spokojnie, zaraz wszystko się wyjaśni. Mamy godzinę 23 i zaprosimy sobie do spędzenia czasu Jerego i Harper. I bardzo proszę, Jerry, gratuluj ślubu. Jerry to flirciarz. I MC Command Center i czekajcie, bo... kontrola, polecenia, tu gdzieś to powinno być, związki chyba, dodaj relacje z Simem na parceli. Olivia Adwilson, matka. Gratuluj ślubu synowi, nie byłaś na jego ślubie, ale okej.
Ja bym chciała jeszcze Harper tutaj. Czy ty możesz poszukać Harper? Kody simów rodzin, wezwij sima poprzez nazwę i lecimy z... Harper. Ad Wilson zaraz tutaj będzie. Bardzo dobrze. Jest. Charakterystyka nieprzystępnego. Oscar jest nieprzystępny. Simowie czują się spięci w towarzystwie flircierskich simów i sami rzadko miewają ochotę na flirt. Z trudem przychodzi im okazywanie czułości w miejscach publicznych. No to myślę, że dosyć to pasuje. No ale mamy naszą Harper, której myślę, że powinniśmy zmienić strój. W ogóle wszystkim powinniśmy zmienić strój, więc zrobimy sobie tak i zrobimy sobie cheat kody. Simów rodzin. Zmień stroje wszystkich i bardzo prosiłabym na oficjalny. O, żeby każdy tak ładnie wyglądał. Im więcej opcji działania dodaj do grupy. Im więcej opcji działania dodaj do grupy. Ale to ci nie wygląda, jak są takie zamrożone te szyby. W ogóle ta kuchnia jest taka biedna na szybko. Gdzie wy wszyscy idziecie? Wszyscy do sauny? Co tu się stało? Co ty robisz? W tej saunie? To jakaś niekontrolowana Sodoma i Gomora. No ja im tego nie kazałam robić. Lecimy. Mamusia, Olivia Wilson, która nie wiem dlaczego zrobiła co zrobiła, idzie sobie tutaj robić jedzenie. Razem ze swoim synkiem Jerrym Adwilsonem. Natomiast Oscar został w saunie razem z Harper. Czy ty możesz tutaj odprężyć się bardziej koło niej? Bo ja bym tak chciała, żebyś, wiesz, z zabawnych tutaj opowiedz jej sprośny dowcip. Ona jest flirciarska, nie? Odpręż się, nie. Więcej opcji romantyczne. Lecisz tutaj bezskutecznie, flirtuj, postaraj się o dziecko. Barabara w wannie z hydromasażem. Właśnie to chcę. Tylko nie w wannie z hydromasażem, tylko o matko boska. Szybko pochwal wygląd, postaraj się o dziecko, postaraj się w saunie. Nie chcę Barabara w saunie z nią. O, jest. Wiecie, matka nie wie, co się dzieje, syn nie wie, co się dzieje, bo są na piętrze, a ci w gorącym źródle zaczęli się do siebie przystawiać dosyć intensywnie. Chociaż to do niego nie pasuje. Ale powiedzmy sobie, że gorący klimat sprawił, że tutaj dość intensywnie z tym poszło. I alkohol, czy coś w tym stylu. No wyszła totalna noc szaleństw. W sensie miałam to bardziej obudować, wiecie, jakaś tam impreza najpierw w ogóle, ale za długo mi się zeszło u Haru. Harper zrobiła, co zrobiła i czuję wyrzuty sumienia, że alkohol, że coś tam, że sauna i jakoś jej to tak poszło dziwnie. Działania, dodaj sobie go do grupy. Pomóż naprawić złe relacje, Anna Adamiec, no nie. Ale podejdźcie sobie tutaj razem. I moja droga, wypadałoby, żebyś ty się przyznała Jeremu do tego, co zrobiłaś. Z podłych, potraktuję zięble, odejdź, każ kpi, każ sprzątać, kuć się. O, nie wiem, no wykrzyż mu zakazane słowa w kontekście, żebyś mu powiedziała, że tak ostatnio między wami się nie układa. Nic się nie zmienia w tym waszym życiu, czy coś. Jerry, pomóż naprawić złe relacje. Bartosz Kluczyk? Szkoda, że nie ma takiej interakcji, przyznaj się do zdrady. Może przeproś go. O, bo on powinien zobaczyć chyba to, nie wiem, czy w jakikolwiek inny sposób to zrobić, żeby on wiedział o tym, że ona go zraniła. Nie wiem, może powinnam tutaj zaprosić Oscara Adwilsona. I on powinien to zobaczyć. I wtedy on będzie zraniony. Chyba tak to powinno być. W sensie, wiecie co, to jest właśnie przerąbane. To jest właśnie przerąbane, że to się nie da tak spokojnie tego załatwić, bez dram.
Nie rozmawiaj tutaj, nie, ale... Okej, okay. I wiesz co, nie wiem. Barabara w wannie z hydromasażem? No chyba tak muszę to załatwić. Bo chciałabym, żeby Jerry się o tym dowiedział, w sensie wiecie, nie, że ona ukrywa to przed nim. O, ale właśnie w ten sposób, że ona mu powie. Więc ty... z podłych... Czemu ty masz archeologię? Chluśnij napojem, no bo ojciec kazał ci brać ślub, a potem sam z twoją żoną coś. Podejdź tutaj. Jerry, chodź, musisz to zobaczyć. Jerry! Idź to zobacz. Chodzi mi o to, żeby on miał te urazy, nie? A bez zobaczenia tego to urazy nie będzie mieć niestety. Chociaż ty sam zdradzałeś swoją żonę, więc... Co robi? To jest chyba przez te zwierzęta jakoś, te machanie tymi rękami. Dobra. Idź sobie, ojciec. Dziękujemy za załatwienie sprawy. Wygoń z wanny z hydromasażem. I... Tak, właśnie. I musisz tutaj zrobić podłe... obraź prosto w twarz, że z twoim ojcem. Aczkolwiek ona mu się przyznała do tego, nie? To nie jest tak, że ona go okłamywała. Coś tam wyszło w tę noc szaleństw i w ogóle... Przeproś. Nie da się go przeprosić. Z romantycznych? Wpatruj się w czule w drugą połówkę. O matko. Wręcz romantyczny, postara się o dziecko. Nie ma tutaj nic z tych. Popraw humor. O właśnie, próbuj z nim rozmawiać. Natomiast Jerry jest wkurzony strasznie. I chodź tutaj z podłych. Kłóć się. Kłóć się o karierę. Idealnie. Piękne kłótnie, piękne kłótnie. To w ogóle powinna sobie test ciążowy zrobić, bo jakbyś była w ciąży z Oskarem, to by było coś. Ale no nie, no nie będziesz, bo to zwykła barabara. 1% szansą, więc raczej wątpię. Natomiast jest kłótnia, jest wkurzony Jerry, ale no trochę docenia to, że się przyznała mu Harper do tego, co się stało. Natomiast... to nie wszystko. Obraź się prosto w twarz. Przeproś go. Już musiała go przepraszać cały czas, biedna. Uwodzicielska poza. Jezus, ty naprawdę, Jerry, na to poszedłeś? Na uwodzicielską pozę? Flirtuj. Ach nie, na to już nie poszedł. Wymigaj się zręcznie. No ale powinien to docenić, że mu się przyznała, nie? Natomiast ty to wszystko sprzątnij. I na razie rozwodów żadnych nie bierzecie, ale Jerry, poprosisz Harper, żeby się wyniosła z twojego domu, ponieważ może i twoją żoną jest i w ogóle, ale z twoim ojcem? Nope. Fajnie, że się przyznała, ale jednak nie będziecie razem mieszkać, więc Harper, musisz się przenieść do innego miejsca, a tym innym miejscem, moi drodzy, jest jej stary dom, który był w wierzbowej zatoczce, więc Harper, bardzo proszę. Harper and Wilson, przenosisz się do swoich rodziców. A Jerry zostaje sam. Kaja, moi drodzy, siedzi sobie na internecie i rozmawia sobie z Jerrym and Wilsonem. Dzięki temu dowie się mniej więcej, co tam u Jerry'ego słychać, bo no sama z siebie z Jerrym się raczej nie spotyka, tam udało im się naprawić jakąś relację, tam dowiedziała się mniej więcej, że z Harper jest problem, ale Kaja, wbrew pozorom i wbrew temu, co teraz możecie myśleć, postanowiła się nie mieszać w to na zasadzie, że będzie wyrywać Jerry'ego, tylko na zasadzie, że jest jej szkoda
jej przyjaciółki, bo no sama wie, że Jerry nie był przecież w porządku w stosunku do Harper, więc dlaczego teraz wywala? Harper tak, wiecie, o, tak ostentacyjnie, że powinien spróbować jej wybaczyć czy coś, sam jest nieszczery, sam się nie przyznał do tego, co się działo, więc wiecie, no taka hipokryzja ostra. Więc Kaja tutaj próbuje troszkę pogadać sobie na ten temat z Jerrym i przy okazji tutaj się jej naprawiają relacje, bo tam Jerry jej argumentuje, pewnie to w jakiś tam sposób, także tak. Jak mówię, nie dopisujcie sobie do tego żadnych już romantycznych rzeczy. Kaja postanowiła troszeczkę zmienić swój punkt widzenia, bo wszystko się jej sypie. Jej zachowanie spowodowało, że miała jeszcze więcej bólu niż dotychczas, także biedna. Natomiast ja już kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku Kai. A będzie się działo, moi drodzy, będzie się działo. No cóż, nowe włosy, nowy dom, to naprawdę powinno być jakieś tam nowe życie. Oby się Kai udało i oby znowu nie wpadła w jakiś głupi, chwilowy romans jak z Haru, bo Haru się coś odwiedziało. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Thank you.